to jest chodzący zwycięzca. Ja się nie dziwię, że on w życiu piłkarskim zdobył tyle, ile zdobył, bo to jest charakter zwycięzcy. On nie potrafi przetrawić normalnej porażki w normalnej gierce w tygodniu, których jest bardzo dużo, ale on chce wygrać każdą. Mimo tego, że ma 38 lat, on kocha piłkę. On dlatego jeszcze gra, czerpie radość z tego, co robi, bo on kocha to, co robi, i to jest niesamowite. Ma naprawdę wiele takich cech, które no, są potrzebne do tego, żeby być mistrzem świata, żeby być w czołówce najlepszych zawodników na świecie.